Jezu Najsłodsze Miłosierdzie. Witaj dobroci nieskończona. Witaj zdroju niewyczerpanego miłosierdzia. Witaj jedyna nadzieja dusz grzesznych. Panie Jezu, stojąc w duchu wiary, u stóp Twojego obrazu, za świętą siostrą Faustyną, z całą rodziną parafialną, rozważamy Twoje nieskończone miłosierdzie, jakie okazujesz każdemu z nas. Ty, o Jezu, sam podjąłeś tak straszną mękę za nas. Kiedy konałeś na krzyżu, to w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym, pozwalając sobie otworzyć Bóg swój najświętszy. Otworzyłeś nam wtedy niewyczerpane źródło miłosierdzia swego. Dałeś nam, co miałeś najdroższego. To jest krew i wodę serca swego. Uwielbiamy Cię, Panie, w tajemnicy niezgłębionego miłosierdzia Twego i dziękujemy za wszystkie owoce Twojej zbawczej męki i Twojego nawiedzenia. W pełni ufności dla zasług Twojej bolesnej męki błagamy o umiejętność korzystania z darów Twego miłosierdzia. Dlatego w czasie nawiedzenia wołamy o Twoje przyjście, Panie Jezu, i królowanie w sercach naszych, w sercach wszystkich ludzi dobrej woli. W duchu miłości stajemy przy Twoim obrazie, z którego promienie miłosierdzia przenikają do naszych serc. Jezu, przyjdź do serc dzieci, aby zachowały czystość i niewinność otrzymaną na Chrzcie Świętym. Przyjdź do serc młodzieży naszej, aby umiała wybierać to, co służy trwałym wartościom i nie ulegała uzależnieniom i pokusie łatwego życia. Przyjdź do wszystkich rodzin, aby umocnić je wzajemną miłością, pokojem i błogosławieństwem. Przyjdź do ludzi chorych, aby nie czuli się samotni i opuszczeni, lecz by świadomi Twojej obecności umieli włączyć swoje cierpienia w Twój zbawczy krzyż. Mocno zapukaj do serc grzeszników, aby skorzystali z czasu nawiedzenia i miłosierdzia i nie zginęli na wieki. Nawiedź wszystkie placówki oświatowe, urzędy, instytucje, zakłady pracy i swoją łaską i błogosławieństwem wzmocnij. Pokrzep i umocnij, Panie, duchowo wszystkich, którzy dziś żyją poza granicami kraju i parafii. Niech pracując na chleb nie zatracą świętości otrzymanej w tym Kościele na Chrzcie Świętym i w innych sakramentach. Otwórz bramy nieba zmarłym, aby w chórze zbawionych wielbili Twoje miłosierdzie na wieki. Ojcze Przedwieczny, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. I z Duchem Twoim. Tajemnica nawiedzenia to tajemnica radosna.
który dzisiaj będzie przewodniczył całej uroczystości nawiedzenia Pana Jezusa Miłosiernego. Witam całe prezbiterium kapłanów, szczególnie z naszego dekanatu, ale witam bardzo ciepło i serdecznie, cieszę się obecnością wszystkich kapłanów, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość do naszego kościoła, do naszej społeczności parafialnej. Bardzo serdecznie witam Was, drodzy parafianie, i niech dzisiejsza uroczystość zapadnie nam głęboko w sercach i w umysłach. Będziemy modlić się za wszystkie rodziny. Potrzebna jest zgoda, wzajemne przebaczenie, miłosierdzie wzajemnie sobie okazywane w rodzinie. Będziemy pamiętać o chorych, cierpiących, samotnych. My opowiedziamy też, w szczególny sposób będziemy przyzywać miłosierdzia Bożego dla wszystkich przyszłych. My wszyscy jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy miłosierdzia, ale w szczególny sposób będziemy pamiętać o tych, którzy odeszli od Pana Boga i zatwardzili swoje serce. Niech ten czas peregrynacji zaowocuje tym, że łaska Boża dotknie także i tych ludzi. I wreszcie pamiętamy w naszej modlitwie o zmarłych. O tych zmarłych naszych bliskich, którzy oczekują na naszą modlitwę i którzy wyczekują Bożego miłosierdzia, aby osiągnąć Królestwo Niebieskie, aby przekroczyć bramy nieba. Do tych wypowiedzianych intencji dołączmy także te wszystkie, które kryją się w naszych sercach. Złóżmy je na ołtarzu i przeprosimy Pana Boga za wszystkie grzechy, byśmy mogli godnie z czystym sercem złożyć tę przenajświętszą ofiarę.